Słuchajcie, Adam głoduje. Musimy dać mu coś do jedzenia. No damy, damy. Ślady prowadzą do szpitala. Wyczerpany. Głoduje. No niestety, Adam. Co ja ci poradzę? Kurde. Naprawdę kobietą dla ciebie ja najlepiej. Jestem całym sercem z tobą. Ledwo co. Co zipie. Marcheweczka. Chuja to. Zjedzę marchewkę. Pewnie niezbyt to dobre, ale... Dobra, wiesz co, Adamie? Weź się najpierw, kurde, prześpi. Człowiek bez jedzenia troszkę czasu wytrzyma. Ale bez spania... To ciężko. To bardzo ciężko. Czy ten czas tu można jakoś... Chuja, nic nie można. Dobra, wiesz co, to zanim się pójdziesz spać, to może zerkniemy sobie... Czy możemy już... Bo jeśli nie... Kurwa... Jezus Maria... Dobra. Słuchaj, do łóżka chodź. Kurwa, taki dramat, słuchajcie, się szykuje. Już czasem nam Adam nie odleciał. Słuchajcie, już jest wypoczęty. Zero stopni. Śniegu jakby... Śnieg już tak jakby, słuchajcie, się roztapiał, więc... Jest okej. Nic tutaj zrobić nie możemy. Ten głód niestety jest... Dobra, to idziemy do tego szpitala, co? Nasze rzeczy. Kurde. Ten tutaj nie chce nawet przyjść do nas. Czekajcie, może coś muszę sobie namówić w radiu. Trudno. Dobra, słuchajcie, to idziemy do tego szpitala jeszcze raz. Szpital miejski, przygotuj się. Kurwa, nóż musimy wziąć. Jak coś, to będziemy się bronić. No hej. Dobra. Idziemy, słuchajcie. A do tej babki. Może coś nam... Może nam pomoże?
Kurde. Co za baba jedna. Przeszukaj. Konserwa. O, jak fajnie. Ale se w domu zjem. A, tu z nim gadaliśmy, tak. Ja jestem głodny. Niestety. Mnie okradają. To czemu ja nie mam? Ta poza należy do mojej córki. Skąd ją masz? Dobra, spoko.